Cześć wszystkim, moi drodzy! Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu i tak jak sama nazwa wskazuje, tytułu, ale też miejsca, którym jestem, czyli Niewinni Czarodzieje 2.0, restauracja Kuby Wojewódzkiego, dwie są w stolicy. Jedna właśnie otworzyła się we Wrocławiu. Jakie będą smaki? Czy będzie tak dobrze, jak opinie chodzące po Warszawie? Jesteście ciekawi? Ja bardzo. Niewinni Czarodzieje, czyli nazwa znakomitego filmu Andrzeja Wajdy. Czy smaki będą równie dobre jak film? Sprawdźmy. Jesteśmy, moi drodzy, w środku, bardzo uroczo, muzyczka przygrywa, nie wiem, czy ją będziecie dokładnie słyszeć, niemniej jednak wnętrze jest, tak można powiedzieć, industrialno-loftowe, czysto, jak u Kuby. Zobaczymy, czy smacznie. Co w karcie mamy? Ostryga, żel yuzu, imbir, trybula, napar jaśminowy, to dosyć ciekawie brzmi, ta propozycja, ceviche, takoyaki, bao z kaczką. Czy pan Kuba Wojewódzki ma wpływ na menu? Czy komponował, czy to jest... Nie, pan Kuba Wojewódzki raczej na menu wpływu nie ma. On jest jednym ze współwłaścicieli stricte, ale mamy tutaj dosyć duży rozdział gastronomiczny. Tak. Tatar wołowy 39 zł, ceviche 37 zł. Za przystawki są to ceny, myślę, dosyć wysokie. Może tu palić? Pytam dla was, nie dla siebie. No cześć, Kuba. No właśnie w tym lokaliku siedzę. No tak ci powiem, no tak średnio bym powiedział. Tutaj, moi drodzy, mamy ceviche, dorada, rożek kukurydziany, limonka i pianka migdałowa. A w tym miejscu jest tatar. Bardzo urocze podanie. Nie ma co ukrywać, talerze również zacne, majonez szafranowy. Tatar jest z polędwicy wołowej, a tutaj mamy do tatara grissini oraz bagietka. Jak to smakuje? Nie ma co ukrywać, podanie samych dań jest zacne i na wysokim poziomie, ale mnie najbardziej interesuje smak. Tatar bardzo lubię, a zobaczymy z jakością. Nie jest jakiś zachwycający. Troszkę mięso jest zbyt tłuste, minimalnie. Oczywiście pamiętajcie, że jest to opinia nie Wojtka Amaro, a gorącego delfina. Zobaczmy. No nie wiem, czy drugi raz bym się na niego skusił. Ale okej, okay. Przejdźmy do kolejnej potrawy. Zobaczmy sobie to. Oczywiście to się jada wspólnie, natomiast my akurat dzisiaj będziemy degustowali osobno. To bardzo dobre. Bułeczka dobra, świeżutka, chrupiąca. No. To jest bardzo dobre. I to z tym koresponduje świetnie. Myślę, że nikt się nie obrazi, jeżeli będę degustował dłońmi. To ciekawsze. Dużo ciekawsze. Tylko duże trochę, takie nieporęczne. Bardzo dobre. Ta piana migdałowa na wierzchu, tak orzeźwia to danie. Sam środek, dobrze skomponowany. Tak bardzo już kuchnia topowa, nie taka zwykła, więc musimy się przygotować na fuzję smaków. Samo ceviche dobrze przyrządzone. Jadałem kilka razy w życiu, więc jakiś tam pogląd na to mam. Natomiast 37 zł, okej. Okay. Na pewno bardziej bym się skusił na to danie, aniżeli na tatara, bo tatar tak zawsze może smakować podobnie, natomiast to jest czymś innym i myślę, że może was to usatysfakcjonować. Jest to podane na takim ryżu, trochę marnowanie produktu. Talerze mistrzowskie. Mistrzowskie są te talerze. Zobaczcie. Dedykowane, nawet tutaj jest napis. Widzicie? A jeżeli interesuje was oferta śniadaniowa, to zapraszam, moi drodzy, na Instagrama. Bo właśnie zaczynam mówić. Tak. Na dania główne poprosimy hot dog. Hot dog, cielęcina, cała wczoraj weszła. Hot dog i ośmiornica to są dwie rzeczy, których nam brakuje. Ale mogę powiedzieć przynajmniej, co w tym jest w hot dogu. Bo nam bułki wypieka chlebotyka. Bułki są całe czarne. Mhm. To robi pan apetyt, a ja nawet tego nie będę mógł spróbować. Nie są barwione sepią, tylko węglem. Krewetka tempura, wołowina tataki, guacamole, tajska sałatka, sos soju. Tak to, moi drodzy, wygląda. Mamy dwie duże krewetki. Tutaj ukrywa się wołowina, guacamole. Rozpocznijmy od wołowiny. Zobaczymy, jak ona wygląda. Delikatnie surowa, dobrze przyrządzona, usmażona, delikatna aż nadto. To dobrze. Zobaczymy, jak będzie ze smakiem. Idealnie przyrządzona, chrupiąca, delikatnie skóreczka.
Oczywiście jest to w podaniu na zimno, bo tak powinno być. Naprawdę to jest turbo, turbo smaczne. Zobaczmy sos guacamole. Wszystkie produkty smakujemy osobno, dopiero później będziemy sprawdzali razem. Mocno odświeżające, dużo awokado, duże dosyć płatki cebuli. W ogóle mam wrażenie, że jeżeli coś dobrze aż tak wygląda, to powinno też dobrze smakować, jeżeli chodzi o ryż. Jedną kartę zabieram, jedną kartę. Super przyrządzony. Lekko sypki, chrupki. Warzywka. Wysoki poziom. Naprawdę. Warte grzechu. No i creme de la creme. Pokroję, nie wezmę w dłoń. Powiem wam bezapelacyjnie, danie na medal. Taka przyjemność, moi drodzy, kosztuje 47 zł. Oczywiście nie jest to mało, wiadome. Każdy zresztą ma określony budżet na kolację czy na wyjście, aczkolwiek myślę, że 47 zł to nie jest mało, ale uwierzcie mi, to danie jest naprawdę warte grzechu. Wszystko jest idealnie skomponowane, składniki nie są tanie, są dobrze skomponowane i nie jest tego mało. I pięknie podane. Naprawdę. Na razie top. Zobaczymy teraz sobie danie wegetariańskie. Burrata, pieczony batat, suszony pomidor, sos mayo i oliwa. Też bardzo ładnie podane. Zobaczcie tutaj, co wam mówiłem, że każdy talerz ma swój. O, teraz widzicie, niewinni czarodzieje 2.0. Nie ma co ukrywać, na zamówienie robione. Smakowicie to wygląda. Zobaczymy sobie, rzecz jasna, tak jak zawsze, wszystkie składniki osobno. Bo jak czytałem recenzje najlepszych szefów kuchni, to tak właśnie degustują. Jak ja za batatem nie przepadam. Dobry. Dobry. Odświeżające danie. Lekkie. Zresztą jak dania wegetariańskie z reguły są lekkimi daniami. Fajnie ten migdał tutaj koresponduje z tym daniem. Dobrze przyrządzone. Bardzo dobry balans smaku. A burrata aksamitny. 43 zł. 43 zł za tę kompozycję. Czy warto brać? Jeżeli ktoś jest naprawdę wegetarianem, myślę, że powinien to spróbować. Czy aż tak mocno go usatysfakcjonuje? Tego nie wiem. Natomiast jedno, co trzeba powiedzieć, że składniki są naprawdę wysokiej jakości. To nie są tanie produkty. Ja bym tego dania drugi raz nie zamówił. Wolałbym zdecydowanie tamte albo coś innego z karty. Natomiast dla spróbowania i poznania smaku, przede wszystkim skomponowania takiego dania, myślę, że propozycja ciekawa, uwagi. Rzecz jasna, tamto w mojej ocenie jest dużo lepszym daniem, ale też myślę dlatego, że smak bardziej mnie przekonuje w tamtą stronę, aniżeli w tę przed Państwem deser. To też trzeba zaznaczyć, dobra, że... Dobra, co to jest yuzu? To jest taki mały... to jest takie jakby cytryna i pomarańcz troszeczkę w jednym. Taki malutki cytrus, pochodzący chyba z Azji, z tego co się nie mylę, ale sprawdźcie, bo nie strugam durnia i mądrego. Aromat się pięknie rozchodzi, cytrusowy i można wyjść. A rzeczywiście. Dziękuję panu. No ładnie. No ładnie. Taki bajer, ale fajny bajer. Aha, ja chciałem spróbować, a nie pokazałem wam, jak to wygląda. Yuzu, sezam, biała czekolada i tutaj, moi drodzy, znajduje się jeszcze żel kolendrowy. O, tu. Ten. Żel kolendrowy, yuzu, biała czekolada. Smak to jest to yuzu, takiej delikatnie żelowej konsystencji. Czekolada, naprawdę bardzo aromatycznie i ciekawie to wygląda. Deser wysokich lotów, no nie jest to Big Milk na patyku. 26 zł za deser. Rafał, abyś to zabrał? Rafał tu jest. Była. Mocno żelową i konsystencja jest twarda, żelowa i czekolada, która okala całe to danie. Naprawdę smaczna kompozycja. Zobaczcie, jeżeli jesteście fanami, a my, moi drodzy, wychodzimy i spotkamy się na podsumowaniu. Huh.
No moi drodzy, powiem wam, że miejsce jest na pewno bardzo urocze. Jeżeli możecie, odwiedźcie ten lokal. Już nie zważajmy na to, czy to jest restauracja Kuby Wojewódzkiego, czy nie jest. Po prostu sprawdźcie, bo smaki są naprawdę mocno intensywne i ciekawe. Ta krewetka wybitna. Naprawdę wybitna, aż nie wiem, co wam dokładnie powiedzieć. Oczywiście smaki, tak jak mówię, są bardzo subiektywne, jest to chyba najbardziej subiektywne pośród wszystkich naszych zmysłów, natomiast jeżeli sami sprawdzicie, to będziecie wiedzieli. Lokal myślę, że można ocenić naprawdę na bardzo wysoką ocenę, ale wy dajcie znać, co o tym sądzicie i czy jesteście, czy byliście, czy może będziecie. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Niewinny czarodziej, niewinny delfin. Co wybierasz? Wiem, że delfin. Subskrypcja na górze, produkcja. Do następnego.